Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W niedzielę popadał śnieg, na termometrach słupek rtęci spadł poniżej zera i zaczęły się problemy. Narzekają kierowcy, narzekają i piesi. Bielutko na chodnikach, jak się pani chodzi? No, ciężko. No ciężko, bo się boję, żebym się nie wywróciła. No i widzi pani dzieci, co tu porobione, nie odśnieżone ani nic. Zasady odśnieżania i posypywania chodników są jasne i wynikają z ustawy z 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Generalną zasadą jest to, że no zarządca drogi utrzymuje cały pas drogowy i chodniki też. W praktyce oznacza to, że jeśli mamy chodnik tuż przy posesji naszego domu, to obowiązek jego odśnieżania spoczywa na nas. Jeśli jednak pomiędzy chodnikiem a granicą posesji jest na przykład pas zieleni, wtedy obowiązek jego odśnieżania spoczywa na gminie. Są to zarówno osoby prywatne, jak i instytucje, bo niekiedy te chodniki przylegają na przykład do terenów spółdzielni mieszkaniowych i to wówczas spółdzielnie mieszkaniowe powinny chodniki okalające osiedla odśnieżać. Pracownicy spółdzielni powinni też zadbać o to, aby chodniki na terenie osiedli były odśnieżone i posypane, a z tym bywa różnie. Jedzie tym spychaczem, nie spycha śniegu, tylko w ten śnieg sypie piasek. No przecież to jest chore. Podobnie jak z chodnikami przelegającymi bezpośrednio do ulic. To już jest obowiązkiem pracowników Zakładu Usług Miejskich. To jest około 43 hektarów tych powierzchni. Zajmujemy się odśnieżaniem właśnie tych azyli przystanków, których jest 293, to jest ponad 7,5 tysiąca metrów kwadratowych. Za nieodśnieżanie chodnika grożą konsekwencje. Służby mogą mundurowe mogą egzekwować od zarządców dróg bądź właścicieli nieruchomości ten obowiązek, nawet stosując tutaj no, tą restrykcję w postaci ukarania mandatem bądź skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. Odśnieżanie chodnika to nie koniec zimowych prac, które trzeba wykonać. Z prawa budowlanego wynika jeszcze obowiązek usunięcia śniegu z dachu oraz strącenie zwisających sopli lodu i nawisów śnieżnych. Dotyczy to zarówno dachów budynków mieszkalnych, jak i garaży czy budynków gospodarczych.